Cześć, witam wszystkim. Wiecie co, tak się akurat stało, że mój syn wyjechał na pół roku do pracy, do Belgii. A ja zostałem tutaj sam i tak sobie myślę, a może spróbować wideobloga? Chciałbym może kogoś poznać, chciałbym jakoś fajnie spędzić czas. Zobaczymy, może coś fajnego z tego wyjdzie. Bardzo chętnie poczytam wasze komentarze, posłucham, co o mnie myślicie. I to na razie tyle. Pozdrawiam serdecznie, cześć. Cześć, moi mili. Witam was ponownie. Nie sądziłem, że tak wiele osób zobaczy mój filmik. Bardzo się z tego powodu cieszę i bardzo dziękuję za liczne komentarze z waszej strony. Niektórzy z was zwrócili mi uwagę, zresztą bardzo słusznie, że się nie przedstawiłem za pierwszym razem. Okej, a więc tak. Mam na imię Marek. Mam 47 lat. Mieszkam aktualnie sam w Warszawie. Ale tak ogólnie to jestem z Płocka, skąd pochodzę. Czekam na resztę waszych pytań. Postaram się odpowiedzieć najszybciej tutaj, na moim prywatnym wideoblogu. Pozdrawiam was tam, przy waszych komputerach. Cześć! Halo? Tata? No a kto ma być? Co tam u ciebie? Jak podróż? Wszystko okej? A w porządku, bez żadnych problemów. No to dobrze, że tak. A u ciebie jak tam? Wszystko okej? Co, pewnie nudzisz się? Nie, wszystko okej. Sprzątam sobie teraz. A byłeś w tym biurze? No właśnie, wybieram się niedługo. Takie mam plany. Może dziś to zrobię? No dobra, tato. Będę kończyć. Wiesz, kasa leci. No dobra, trzymaj się tam. Radź sobie i nie marnuj czasu. No dobra, ty też się trzymaj i idź do tego biura. Dobra, pójdę. Cześć. Cześć. Hej, to znowu ja. Co słychać? Bo u mnie okej. Obiecałem odpowiedzieć wam na pytania, ale widzę, że zbyt wielu nie zadaliście tym razem. To ja wam coś opowiem, tym razem tak od siebie. Postanowiłem posłuchać syna i poszukać szczęścia w biurze matrymonialnym. Właśnie tam się wybieram, bo jestem umówiony, więc trzymajcie za mnie kciuki. No chyba, że się zaraz okaże, że to wszystko niepotrzebne i któraś z was, moje panie, byłaby zainteresowana spotkaniem. Jakby co, to dajcie znać. Najlepiej od razu zadzwońcie, zaraz podam wam numer. Do mnie jest tak, 501-228-341. No a relacje z tej agencji to zdam wam tak czy siak. Jakoś jutro, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć, jestem Marek. Dzień dobry. Jestem Marek. Cześć. Dzień dobry, jestem Marek. Witam. Jestem Marek. Czy mógłbym u państwa... Dzień dobry pani, jestem Marek. Czy mógłbym skorzystać z usług państwa biura matrymonialnego? Cześć, jestem Marek. Szukam swojej drugiej połówki. Cześć. Thank you.
mam przyjemność rozmawiać z Markiem. Tak, a o co chodzi? Ja dzwonię do Ciebie w sprawie tego ogłoszenia. Jakiego ogłoszenia? Ja nic nie ogłaszałem. To znaczy mam na myśli to biuro matrymonialne. Aha, rozumiem. To chcesz się ze mną umówić? Bardzo chętnie, chciałabym. No to super, a jak masz na imię? Barbara. A, to dobrze, Barbaro. To powiedz tylko kiedy i gdzie. No najlepiej w sobotę, pasuje? Jasno, że tak. Możemy się spotkać przy pomniku Kopernika, wiesz gdzie to jest? No pewno, że wiem. Powiedz mi tylko jak Cię poznam. Ja Cię znajdę, bo wiem jak wyglądasz. Widziałam Twoje zdjęcie w biurze. Tak? I jak? Podobało się? O, bardzo, bardzo. No dobra, ale teraz muszę już kończyć. To 15 pasuje? No pewno. W takim razie do zobaczenia, Mareczku. Pa, pa. No cześć, Barbaro. Czekam na spotkanie. Cześć, pa.